Nadszedł kolejny dzień walki z kamieniem nieskończoności, przez który może zniknąć całe Palionowo. Siemano na wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson i dzisiaj jestem, no tradycyjnie już zaczynam sobie w tej kuchni, bo mi się ta lodówka oczywiście bardzo podoba. Słuchajcie, na sam początek możecie zostawić łapeczkę w górę, będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie na przykład, nie wiem, może 3 łapki w górę. Dziękuję bardzo, 3 łapki, mam nadzieję, że dacie radę zostawić, jeżeli nie, no to jest naprawdę cienko. Ale mam nadzieję, że dacie radę, słuchajcie, no jak widzicie, sobie rozpocząłem odcinek z moimi tostami, jak widzicie, fajne takie tosty. Mieliście kiedyś takie tosty, takie przecięte w taki krzyżyk? Ja nie, muszę kiedyś spróbować, ale muszą być naprawdę, no, mega dobre. Słuchajcie, w każdym razie, co będziemy dzisiaj robić? Ja dzisiaj nie wiem, gdzie jest klon mój. Szukałem go przed odcinkiem, bo liczyłem na to, że będzie ze mną, ale go nigdzie nie mogę znaleźć, więc no trochę mamy lipę. Więc jesteśmy niestety sami, ale to nic nie zmienia, ponieważ mam nadzieję, że uda nam się dzisiaj znaleźć te diamenty, które ukradł Świrus mojemu klonowi. Przynajmniej będę starał się gdzieś poszukać, więc pójdziemy do bazy Świrusa i tam będziemy tego wszystkiego szukać. Musimy to wszystko połączyć w jedną całość, ponieważ mój klon nie chciał się ze mną dogadać. Powiedział mi jasno, że mam znaleźć te diamenty i wtedy on mi odda kamień nieskończoności, więc jesteśmy troszkę przyparci do muru. Musimy to po prostu najzwyczajniej w świecie zrobić. Dodatkowo, zanim przejdziemy do szukania, możecie wbić nasze shopa. Link jest oczywiście w opisie, tam możecie sobie kupić takie tui. Możecie wbić też na mojego Instagrama. Mój Instagram jest dla mnie bardzo ważny, ponieważ robię sobie tam streamki od czasu do czasu, jak mi się przypomni, jak mi się zachce. Dodatkowo wrzucam sobie jakieś zdjęcia, jak zrobię i jak mi się też zachce. I też wrzucam story, też jak mi się zachce. Ale możecie wbić i będzie mi bardzo miło, jeżeli tam wejdziecie, ponieważ tam jak ktoś chce was poinformować o czymś, to tam zazwyczaj jest to od razu najszybciej i tam się po prostu wszystkiego dowiadujecie, więc myślę, że warto. No a lecimy sobie po 30 tysięcy obserwujących, więc myślę, że warto tam być. Dodatkowo listy od was dostaję, tu na przykład taki list mam, więc zachęcam do wysyłania, adres do wysyłki jest oczywiście w opisie, tam sobie wchodzicie, prawda, wypełniacie sobie wszystko, wysyłacie do mnie, to do mnie przychodzi i ja nagrywam odcinek z otwierania paczek od widzów. Tyle. Koniec takich, prawda, rzeczy, które już trzeba powiedzieć co odcinek, żebyście po prostu, prawda, wiedzieli takie, wiecie, co się później pisze w komentarzach, że minuta 30 przestał pieprzyć. Ale ja mówię o rzeczach ważnych i ważniejszych. Rozumiemy się, dobra. Dobra, no to słuchajcie, zacznijmy od tego, że poszedłbym do bazy mojego klona, zobaczyć się, upewnić, czy aby na pewno go tam nie ma. Ała, kaktus! Aby na pewno go tam nie ma, no bo, kurczę, kolejny, ała! Ile tych kaktusów tu jest? Ja nie, trzeba chodzić chyba ścieżką, bo to się... Ała! Ja nie mogę, dobra, za dużo kaktusów jest w tym świecie. Czekajcie, musimy sobie tak, zmienić sobie to... O, tu i podlecimy sobie tam na szybko. Dlaczego to jest otwarte? Dlaczego otwarte jest wejście do mojego klona? On w ogóle zrobił takie przejście, widzicie to? Cwaniaczek, kurczę, jak se tu zrobił, żeby tak normalnie szybciej schodzić, dobra. Ło, panie Krzysztofie, ma pan drabinę prosto do światła, prawda? A, może pan na... Czemu pan się chowa przed światłem? Opalić się trzeba, prawda, tu pan, jak ma pan bladą glacę, no, trzeba. Dobra, co to jest? Czy on tutaj przetrzymuje kogoś, kurczę, na jakiś, nie wiadomo czym, nie wiem. W każdym razie, no nie ma go tu, więc nie ma sensu tutaj przebywać dłużej. Trzeba po prostu się stąd wynieść i lecieć do Świrusa od razu, ponieważ tam liczę na to, że znajdziemy cokolwiek, co pozwoli nam na to, żeby odzyskać kamień nieskończoności. Musimy go zdobyć, ponieważ, no jakby nie było, jest to kamień, który jest nam potrzebny. Z tego powodu, że po pierwsze, przez niego możemy stracić nasze moce, co nie jest oczywiście niczym zadowalającym, bo ja się w sumie przywiązałem do tych moich mocy. W sumie to są fajne, mogę sobie latać, mogę sobie ten... To w ogóle, co to jest? Wow. Czemu tam jest tak zniszczone? Co tu się dzieje na tym Palionowie? Tu najpierw jakieś dziury, w ogóle... Tu była dziura, a nie, tu jest ta dziura. Dobra, już myślałem, że zwariowałem. Ale te dziury nagle się pojawiają gdzieś tam, ile, co jest z tym domkiem? Ej, co się tu dzieje? Dlaczego tu się takie rzeczy dzieją? Tutaj gdzieś z Davesonem, Davesona do... Co jest grane? Ale tu jest, kurczę, tak jakoś dziwnie. Ło, tak duszno. Dobra, nie, idziemy stąd. Jakiś dziwny to był zapach, nie wiem, nie rozumiem tego. Lecimy w każdym razie do bazy Świrusa. Przejdźmy sobie tędy, nie chce mi się już klikać tego, więc ja sobie tak na szybkości tutaj, prawda, wchodzę w ten sposób, żeby już to mieć, prawda, załatwione. Dobra, zejdźmy tutaj. Czy tu coś jest? Ja już tutaj tak patrzę, prawda, orientacyjnie, bo tutaj za każdym razem coś się dzieje niesamowitego. Znaczy, no nie za każdym razem, ale stało się tu raz i po prostu patrzę już tak, no bo chcę wiedzieć, czy coś się zmieniło, czy nie, czy dalej to tam jest, no bo tu każdy ruch Świrusa jest podejrzany. Ja nie wiem totalnie, co mam myśleć o tym, co on tutaj robi, ponieważ on od samego początku jest jakiś taki dziwny i...
No i niebezpieczny w sumie to też. Dobra, wejdźmy tu na górę, klikamy to. Tu trzeba czekać 3 sekundy, raz, dwa, trzy. Dzięki. I wchodzimy na górę do Świrusa. Dobra, gdzie on mógłby schować diamenty? Gdzie mógłby schować diamenty Świrus? W takiej bazie, no bo domyślam się, że tu je schował, no bo gdzież by indziej. Tu, no w trumnach raczej niespecjalnie, żeby tutaj coś takiego chował. Chociaż te trumny są ciągle zastanawiające dla mnie. Tu, no nie wiem, no są jakieś książki, czy tutaj mógłby schować coś takiego? Kurczę, nie wiem, możecie napisać w komentarzu, gdzie myślicie, że mógłby schować klon, znaczy klon, Świrus, te diamenty od klona. Zejdźmy jeszcze tutaj na dół, ponieważ klona też nigdzie nie widziałem, więc jest szansa, że go tutaj nie ma. I zobaczmy, może tu gdzieś na dole one już są, może on też się potrzebował do czegoś, nie wiem. Ała, dostałem obrażenia. Ej, czekajcie, bo... A co jeżeli pod tym są te diamenty? Może on je potrzebował do zbudowania tego? Ej, dobra, to trzeba sprawdzić. Czekajcie, rozwalę tu. To się wyleje? Wylewa się, dobra. Dobra, jednak nie możemy się tak wkopać. To jest niebezpieczne, dobra, rozwalmy tu. Kurczę, trochę nie tak to miało wyglądać. Czekajcie, zamurujemy to jednak, bo... Nie, on nie może się zorientować, że my tu byliśmy. Czekajcie, a to? Nie no, to znowu nas tam da do tego. Może tam jednak tego nie ma, nie wiem, może się mylę. Może jednak wcale tego nie potrzebuje, ale to znowu wróciło. Tego ostatnio tutaj znowu nie było, on to znowu zabrał i znowu to wrócił teraz, więc on jest podejrzany i on tutaj ewidentnie coś z tym robi. Bierze to i chowa tam w ogóle, co to są jakieś takie... To też jest ciekawe, no nie wiem za bardzo o co tutaj chodzi, ale jest to podejrzane. Dobra, tutaj nie ma nic, co by nam się przydało. Niestety po raz kolejny tych diamentów tutaj nie znaleźliśmy. Nie podoba mi się to zdecydowanie. Dobra, czekajcie, tu mam latanko, okej. Lecimy do góry sobie niczym Superman i widzicie to, jak to wygląda? O, to jest superancko. Dobra, czekajcie, jesteśmy na górze. Tutaj znowu nic, dobra. No nie wiem w sumie, gdzie on mógł schować te diamenty. Nie mam zielonego pojęcia. To jest dla mnie zagadka wszechczasów. Tu jest w ogóle jakaś dziura. Redstone tam jest. A po co ten redstone? On coś może uruchamia, może tu trzeba jakąś dźwignię, czy nie wiem, pochodnię. Dobra, ogarnijmy pochodnię, sprawdźmy to. Może tam coś jest ciekawego, co nam się przyda. Polećmy sobie do domku po jakąś dźwignię, czy pochodnię, zobaczymy, co jesteśmy w stanie zrobić. Do pochodni trzeba redstone i... Chyba łatwiej będzie nam dźwignię zrobić, coś mi się tak czuje, kamień by się potrzebowali. A mamy redstone, dobra. To robimy normalnie pochodnie, bo tak się chyba ją robi, dobra, tak się robi. Dobra, lecimy z tym, zobaczymy, czy to tam, czy dobrze myślę, że ten redstone tam coś uruchamia, czy nie. Nie wiem, jeżeli tak, to jestem mistrzem i to rozgryzłem, a Świrus jest z totalnym dnem. Dobra, robimy to. Uwaga, 3, 2, 1. Ej, dobra, otworzyło się coś. Tu się otworzyło. O kurde, co tam jest? Co to? To się to na pewno... Tak, to tu się otworzyło. Ale jazda, dobra, co my znaleźliśmy w tym momencie? Czekajcie, wezmę sobie to tu. Słabe światło, ale zawsze coś. Dobra, czekajcie, czy my tu możemy przeskoczyć? Ej, dobra, mamy diamenty! Co jest grane? Znaleźliśmy je. Czekajcie, możemy tu sobie zejść normalnie wodą, okej. Chociaż ja i tak jestem niezniszczalny. O nie, idźcie stąd. Tu to trzeba pozapalać troszkę jakoś, tak? No idźcie stąd. Nie wybuchnijcie przy tych diamentach, proszę. Dobra, udało nam się je Tu jest jeszcze jeden. Gin. Wow, prawie wybuch. Ej, dobra, mamy te diamenty. O nie, podpaliłem diamenty. Ale diamenty są niezniszczalne, więc luz. Dobra, pytanie, czy my to bierzemy, czy nie? Bo powinniśmy to chyba zabrać i po prostu zanieść to mojemu klonowi. Ale z drugiej strony, jak to stąd zabierzemy, to się Świrus może zorientować i nie powinniśmy. Ale dobra, już wiemy przynajmniej, gdzie je schował. Ja w ogóle nie wiedziałem o tym, że to jest takie coś. Tu, nie wiem, jeszcze tak ciemno tu jest. Czekajcie, zapalmy tu coś, jakieś takie światło, wiecie o co chodzi. To jest zawsze coś, zawsze jakieś... No nie, znowu diamenty podpaliłem. Dobra, no... Można tu normalnie podpalić... Nie można tego podpalić. Tylko diamenty mogę podpalić, czajcie? Co jest grane? Nawiedzone jest to miejsce jakieś. Dobra, spalmy te diamenty, co? Palimy normalnie. Na stos z nimi. Palone diamenty są. Nie no, dobra, zostawiamy je tutaj na razie z tego powodu, że jeżeli je zabierze... O, patrzcie, a już wiem, jakie jest zastosowanie tego. Żeby tu sobie wypłynąć fajnie, dobra. Czekajcie, tu przeskoczymy. Zostawimy te diamenty tutaj z tego powodu, że przyjdziemy tutaj następnym razem z klonem i mu je pokażemy, żeby wiedział, że one tutaj były, żeby nie było, że to ja przygotowałem, tylko że tutaj faktycznie klon coś, znaczy Świrus coś takiego zrobił, żeby on po prostu wiedział. No i... Myślę, że to jest najlepszy sposób. O nie, czekajcie. Musimy to zrobić tak, żeby się nikt nie zorientował, że ktokolwiek był. Więc musimy to, wiecie, zachować, jak to się mówi, zachować pozory. Tak to się chyba nazywa. Dobra, więc znaleźliśmy diamenty. To jest najważniejsze. To mnie zastanawia, dlaczego on ma tak rozwaloną chawirę. Dlaczego tak się wydarzyło? Kloc, dlaczego tu się tak, nie wiem, pożar jakiś był, czy co?
Ja nie mogę, kloc jak to źle wygląda, musisz odbudować sobie kloc kwaterę, zdecydowanie. Dobra, w każdym razie to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19 i na następnym odcinku pokażemy mojemu klonowi te diamenty, ponieważ on musi o tym wiedzieć, że one tam są, on musi je zdobyć i musi mi oddać ten kamień skończoności. Mam nadzieję, że uda nam się zakończyć ten koszmar. Trzymajcie się, na razie, pa pa.